Moim gościem jest ksiądz Przemysław Marek Szewczyk, teolog, patrolog. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pedofilia w kościele to jest taki wrzut, który da się operować? Trzeba operować? No tak, tak, bo jest to zbrodnia. To nie tylko jako chrześcijanie, jak z każdym grzechem walczymy, to również jest w tym momencie no, przestępstwo. To już przekroczona jest miara tylko wewnętrznego sumienia. To już co do tego nie mamy cienia wątpliwości. Natomiast no, to się wpisuje no, w całą naszą rzeczywistość walki z grzechem i z przestępstwem. Więc to nie jest to, że jest to jakieś wyjątkowo na pewno ze względu na pewien przełom, który się dokonał w uświadomieniu sobie pewnych sytuacji. Ja to widzę troszeczkę na takiej linii dojrzewania do zrozumienia chociażby praw dziecka. Ale dla mnie wydaje się to dziwne. Przecież z punktu widzenia przeciętnego człowieka, katolika, który uczestniczy w formacji, słucha kazań w kościele, chodzi na religię, no przecież stąd wywodzą się księża, którzy zostali oskarżeni i skazani za to przestępstwo. Przecież tam to jest jednoznacznie od zawsze pokazywane jako grzech. I to, że mogło to przybrać takie rozmiary, ja nie oceniam, jak to jest w Polsce, ale już w innych krajach to jest wyraźnie pokazane. Te listy osób krzywdzących dzieci, osób z kościoła krzywdzących dzieci są przerażające. Jak mogło do tego dojść? Ja myślę, że problemem w tym wszystkim naprawdę nie jest sama ocena moralna, bo to do tego nie było wątpliwości. Co do tego, jak to wyrządza krzywdę, jak to jest złe, jak to jest niesprawiedliwe, to rzeczywiście to już trzeba by mieć, nie wychować się zupełnie całkowicie pod kloszem, żeby gdzieś tam to sumienie takiej wrażliwości nie miało. Natomiast wydaje mi się, że są dwa problemy w tym wszystkim. Pierwsza sprawa, no to jest właśnie sytuacja taka, że tworzymy, czy powstały w kościele sytuacje czy miejsca, które stały się niebezpieczne. Że właśnie te momenty i te przestrzenie, w których dziecko powinno czuć się bezpiecznie, nagle okazywało się miejscem niebezpiecznym. Bo w podobny sposób niesamowicie mocno boli, kiedy nagle w domu pojawia się nagle złodziej. W domu, gdzie jesteśmy bezpieczni, gdzie mamy drzwi, mamy swój świat, gdzie wszystko znamy i czujemy po prostu, że to jest nasz świat, nagle wtargnie ktoś, kto czyni zło. I podobnie doświadczamy tego w takiej sytuacji, że Kościół jest przewidziany jako ciało Chrystusa, jako miejsce, gdzie wzrastamy w łasce, jako to miejsce, gdzie jesteśmy przyjęci z naszą słabością, jako to miejsce, gdzie jest miłość wzajemna i dobroć. Więc tego rodzaju czyn, który jest czynem zbrodniczym i to na niewinnych osobach, jest niesamowicie bolesny. I to jest ten pierwszy szok, który jest wykonywany, że to się tu zdarzyło i pomiędzy nami. Natomiast druga rzecz, i chyba ona jest też ważna, to właśnie jakie były reakcje w takiej sytuacji. I to jest chyba najbardziej bolesne w całym tym zjawisku pedofilii, bo jeżeli ocena moralna i krzywda są jednoznaczne, to chyba to, co jest najbardziej palące i co najbardziej wywołuje kryzys, to właśnie sposób, w jaki duchowni zareagowali na to. Bo na złodzieja, który wtargnął do naszego domu, nie patrzymy przez palce, nie dajemy mu okazji do tego, żeby potem przychodził jako gość, nie honorujemy go. Więc tak naprawdę ten kryzys jest nie tyle kryzysem tych, którzy popełnili ten czyn, tylko tych, którzy są odpowiedzialni za nich. To jest kryzys hierarchii. To jest kryzys reakcji duchownych, na ile hierarchia była rzeczywistą troską o Kościół, a na ile była troską o samą hierarchię. Dlatego jak słyszę, że jakby teraz mamy świadomość, tak, że jest większa świadomość tego, to czy naprawdę potrzeba było takiego szoku, żeby uświadomić sobie, że nie można przymykać oczu na tego typu przestępcze działania? No na pewno w jakimś stopniu to mogło odgrywać rolę, że nieumiejętność ocenienia moralna czynu przez pewne osoby, czy skutków tego czynu. Sam czyn tak, ale pewnych konsekwencji. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowanie, tu jest pełna zgoda, że decydującym czynnikiem no było właśnie to, że dobro Kościoła właściwie utożsamiono z dobrem samej hierarchii. Nie Kościoła. Czyli nie ten takiego Kościół niewidzialny, wspólnota, tylko nie, Kościół instytucja. Czyli nie dzieci, rodziny, rodzice, świat, całego Kościoła, któremu jako ksiądz, jako biskup służę. Tylko kolega. Kościół jako instytucja, tylko kolega w sumie, tak, znów kolega na urzędzie. I możliwe też, że w życiu, w codzienności. I w ten sposób, no i w ten sposób no, mamy taką sytuację, jaką mamy. No dobrze, ale jak z tej sytuacji wyjść? Bo teraz nie chciałbym być w sytuacji księdza, który
no, w sposób jednoznaczny, zgodnie z nauczaniem Kościoła, z takim prawem wewnętrznym, naturalnym, potępia takie czyny, jest im przeciwny, nigdy w życiu czegoś by takiego nie zrobił, a jednocześnie jest przez innych ludzi, patrzących z boku, no, za nim idzie, tak? Ksiądz pedofil. To jest taka bardzo popularna, niesprawiedliwa, nieuczciwa etykietka, z którą jednak Kościół musi się uporać właśnie z powodu tego, że to było przez lata traktowane bardzo delikatnie. Tak, no ja myślę, że no to samo przejdzie, jeżeli rzeczywiście zachowamy się wreszcie dojrzale i naprawimy ten błąd. To sprawa jest oczywista, że to nie przykleje się takiej etykietki, jeżeli no nie poda się, nie podamy kleju. To trochę jest tak, że rzeczywiście żeśmy sami to sprowokowali. Natomiast ona jest szalenie niesprawiedliwa, to prawda, że w takiej sytuacji oskarżenie o pedofilię po prostu setek księży, którzy zupełnie z tym problemu nie mają, jest na pewno bardzo krzywdzące. Natomiast no to trzeba zrobić i chyba idąc w tą stronę, w którą Kościół zmierza, czyli po prostu no, wypracować uczciwe procedury i ich przestrzegać. A jak powinny wyglądać te procedury? Bo nie da się, była taka fala po informacjach o pedofilii w Stanach Zjednoczonych, o diecezjach, które całe bankrutowały, dwie czy trzy chyba zbankrutowały z powodu odszkodowań dla rodzin. Nagle księża tak z dystansem, żeby nie przytulić dziecka, żeby o cokolwiek nie być posądzonym. Ale to chyba jest taka reakcja trochę ucieczki od problemu. No to bo... wahadła, no bo tak, bo to przecież naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o przestępstwa. No przecież nikt nie uważa, że jakaś naprawdę jest dobra. No samo to, że musimy rozróżniać już teraz te rzeczy, że dobry dotyk, czy dobra czułość i zła czułość. I przecież to jest normalne w relacjach z ludźmi, że jesteśmy blisko i z kolei wpisać samo takie zachowania, nie wiem, pogłaskanie dziecka, czy nawet pobłogosławienie dziecka, czy gest pedofilski, to już jest jakiś obłęd. Natomiast rzeczywiście na zasadzie takiego oskarżania i skoro przyklejają od razu za każdym razem etykietkę na wszystko, na tego rodzaju czyn, no to jasne, że ja sam z pewnej rzeczy się wycofał. No tak, natomiast ale trudno sobie wyobrazić, że Kościół... To jest nienaturalne, to jest nieszczery, to jest nieprawda. Natomiast to, co jest, co rzeczywiście by trzeba było zmienić, no to po prostu, no, to są te kierunki, które Kościół bardzo jasno wskazał. Czyli po prostu przede wszystkim wysłuchanie ofiar i potraktowanie naprawdę no, ofiar jako cierpiących członków Kościoła, czy jako tych uprzywilejowanych, jako tych, o których się walczy i to o nich się zabiega. A kto powinien wysłuchać ofiar? No pierwszy, kto się do niego zgłasza, kto ma pierwszy kontakt, jako każdy przedstawiciel Kościoła, przecież każdy z nas jest ciałem Chrystusa. To nie jest tak, że to trzeba do samego biskupa odebrać, ale jest nie wiem, katecheta, jest drugi ksiądz, jest niech to będzie kościelny, organista, pani z kółka różańcowego, jakiś młody człowiek, który dowiaduje się od kolegi czy od koleżanki. No pierwsza osoba, która słyszy o takich zachowaniach, no za wszelką cenę musi przede wszystkim docenić tą walkę, którą trzeba stoczyć o zranionego brata. No, bo on jest tym członkiem Kościoła. A jaka powinna być w tym rola świeckich? Bo troszkę się obawiam, że jeżeli dziecko zostało skrzywdzone przez księdza, to może mieć taką obawę, dystans, i to jest zrozumiałe, że nie powie tego innemu księdzu, koledze tego księdza. No, z różnych powodów, natomiast no, postawa powinna być wynikająca z tego no, przekonania Kościoła, że Jezus oddał życie za każdego z nas. Czyli to nie jest tak, że ktoś jest ważniejszy i mniej ważny w Kościele. Ktoś się liczy bardziej albo mniej się liczy w Kościele, bo ja mam święcenia, bo jestem biskupem czy księdzem, a to jest dopiero dziecko, które jeszcze nie było pierwszej komunii świętej. Więc jeżeli gdzieś mamy to czas w pamięci po prostu to, że człowiek jest ważny, no, i że Jezus oddaje życie za to dziecko, które jeszcze nie jest nawet do pierwszej komunii świętej doprowadzone, no to w takim razie o nie walczymy, tak jak walczymy o każdego brata. Natomiast jeżeli nagle się okazuje właśnie, że chociażby będąc księdzem, czy będąc biskupem, popełniam niesprawiedliwość, czy działam niesprawiedliwie, no to jest dyskwalifikujące w takiej sytuacji. I w tym momencie to nie ma znaczenia, czy jaką mam pozycję, jak jestem ważny dla Kościoła, bo dla Kościoła jest ważny ten, kto żyje Duchem Chrystusowym. To jest przede wszystkim ważne. Na ile Kościół powinien być ofensywny, tak to nazwę, w docieraniu do ofiar? Na ile powinien czekać, aż one przyjdą, a na ile sam do nich wyjść? Znaczy Kościół w sensie ich co? Hierarchia? Wspólnota. To osoby już są w Kościele. One są w rodzinach chrześcijańskich, one są wśród przyjaciół chrześcijańskich, więc tutaj nie potrzeba, no trzeba po prostu wrażliwości.
To jest pierwsza rzecz, że nie musimy nic zmieniać w naszych relacjach, no, biura otwierać, czy na listy. Nadal sobie nie wyobrażam nawet, jakby taka osoba miała się zgłosić. To gdzieś jest w sposób tak naturalny i tak niezorganizowany, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie wiem, pojawimy się na parafii i zapraszamy teraz do salek tych, którzy zostali zranieni przez księży. Tylko czy doświadczyli właśnie pedofilii w jakiś czy inny sposób. Natomiast no, po prostu wrażliwość w codzienności, w tych wszystkich kontaktach i potem potraktowanie w tym pierwszym kontakcie, kiedy tylko się dowiaduje, że coś się dzieje, czy coś się stało, tego naprawdę poważnie i nie lekceważenie, bo to dziecko. To nie ma znaczenia, że to dziecko. Po prostu właśnie ofiara jest przede wszystkim bratem, że nie ma znaczenia w tym sensie, że to jest dziecko, a tamto jakiś wielki ksiądz. Tylko, że no, to jest człowiek. I jeżeli Jezus za niego oddał życie, to ja o niego walczę, tak jak Jezus za niego walczył. Mówimy teraz o tym, co zrobić z ofiarami, a co zrobić, żeby tych ofiar nie było? No, ubogich zawsze będziecie mieli u siebie, to raz. Mi się wydaje, że to jest takie wyplenienie grzechu z po prostu z ludzkiej natury jest niemożliwe, więc to nie oczekujmy aż paruzji przed paruzją. Ale natomiast nie możemy tutaj... Możemy pozwolić na pewno na takie działania. Wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, no to przede wszystkim zaprowadzić sprawiedliwość. Właśnie to nie zatrybiło. To nie zadziałało w Kościele. To przymykanie oka na pewne sprawy. To zadziałało, przymykanie no tak, zadziałało. Nie zadziałało właśnie wymierzanie sprawiedliwości. I to nie tylko to jest przy kwestii pedofilii, ale wydaje mi się, że właśnie Benedykt XVI w jednym ze swoich wystąpień do Roty Rzymskiej powiedział słowa, które dla mnie były dużym światłem, że przez moment zapomnieliśmy, że wymierzenie kary jest aktem miłosierdzia. Że człowiek, który dopuścił się krzywdy, niesprawiedliwości, bez kary, czyli bez konsekwencji tego, wskazujemy go na niemiłosierną drogę. Dlatego też wymierzenie kary, zareagowanie, odsunięcie od urzędu jest gestem sprawiedliwości. I to trochę też nie działa w Kościele ze względu na to, że mamy bardzo, bardzo sztywną dyscyplinę święceń. Że stracić urząd w Kościele jest szalenie ciężko. Że ze względu na to, że samą teologię powołania, że to przez Boga namaszczony, nie mamy takiego narzędzia, żeby pozbawić urzędu. Dlatego są te dziwaczne kary przeniesienie, bo to już nie traktuje się samych święceń jako urząd, tylko pozycję, jaką ktoś zajął, czy ktoś był proboszczem, czy ktoś był wikariuszem dużej czy małej parafii. Więc te kary są w tym sensie śmieszne, że one nigdy nie są tak naprawdę karami. My z pewnych kar się orientujemy tylko na przykład w środowisku duchownych, że domyślamy się, że czyjś awans jest karą. Albo a przeniesienie księdza pedofila karą, tak. Budzi oburzenie tych ludzi, którzy mają świadomość, że tak, on zrobił to jest, coś to nie, bo oni w ogóle nie widzą kary w żaden sposób. Dla nich to było po prostu zostawienie bezkarnym. Nie, bo to rzeczywiście, no bo to naprawdę bardzo wąskie grono księży wie, jaka była motywacja biskupa, jak to się działo, że to była jakaś forma kary. Czyli to zbyt subtelne działanie było. No, to było w porównaniu ze zbrodnią, jaka się dokonuje, no to było niesamowicie subtelne działanie. I teraz no, gdzieś tam wreszcie Kościół się zreflektował i pewne działania, czy hierarchia kościelna i pewne działania są już teraz definitywne i radykalne. Czy ta sytuacja, która jest z nazwaniem grzechu, określeniem grzechu, oburzeniem ludzi, nawet czasem niesprawiedliwą oceną z kwantyfikatorem wielkim, odnoszącym się do całej grupy kapłanów, to jest wystarczająca szczepionka dla młodych kapłanów, którzy teraz podlegają formacji, żeby oni nigdy w życiu nawet nie pomyśleli, że mogliby coś takiego zrobić? Nie, bo to nie jest jedyny problem dla młodych kapłanów. I w ogóle dla kapłanów. To jest oczywiście wielka zbrodnia, natomiast wydaje mi się, że problem jest szerszy. To gdzieś Ojciec Święty też o tym zasygnał. Po prostu klerykalizm. Że problem jest dotyka i to jest też jeden z przejawów właśnie klerykalizmu. Czyli z tego poczucia, że jesteśmy Kościołem. Tak, że jesteśmy wybrani, jesteśmy Kościołem. I tego poczucia, że zapomnienia troszeczkę, że tak naprawdę jesteśmy sługami. Że to nie Kościół dla nas istnieje, tylko że to my istniejemy dla Kościoła, że ważniejsi są świeccy, że ważniejsza jest wspólnota, że ważniejsze jest ciało, które ja, nawet będąc w jakimś wyjątkowym miejscu, w kręgosłupie nawet to nazwijmy, dźwigam. Bo to jest trochę tak, jakby wyobrazić sobie, że nasz szkielet się uznał za całe ciało i kościotrup. Natomiast jeżeli szkielet się ukryje, jeżeli szkielet wewnątrz służy podtrzymaniu ciała, czyli ścięgien, to wtedy mamy dopiero rzeczywiście żywy organizm. Jeżeli hierarchia się uzna za kościół, no to mamy nie ciało, tylko kościotrupa.
Natomiast jeżeli rzeczywiście hierarchia, księża, biskupi czują, że żyją tylko i wyłącznie po to, żeby podtrzymać całe ciało, czyli żyją dla świeckich, żyją dla rodzin, dla młodych, dla dzieci, dla dorosłych, dla starszych, dla chorych, dla tych wszystkich, którzy są we wspólnocie, to wtedy jesteśmy sprawnym kręgosłupem, który podtrzymuje ciało. I on jest, ale jest niewidoczny. I to jest główny problem właśnie, że przepracowanie tej mentalności wśród duchowieństwa. A to jest bardzo trudny problem chyba, bo dzisiaj jednak dominuje takie... świadomość mojego życia, moich osiągnięć, moich sukcesów, moich ambicji. No tak, i to znaczy odkrycie Bożego zamysłu zawsze jakoś było trudne. To nie jest tak, że teraz jest trudniejsze niż było kiedyś. Natomiast ostatecznie wyzwala i daje pokój. Bo jeżeli ktoś chce nawet, nie wiem, Jezus nigdy nam nie wzbraniał spełnić samych siebie. Chcesz być pierwszy? Proszę bardzo. On sam przecież zdobył chwałę, zdobył uznanie. On o sobie powiedział, ja jestem pierwszy i ostatni. To jest dopiero wielkość, żeby móc sobie tak powiedzieć, początek i koniec, alfa i omega. Więc on sobie to mówi w całej prawdzie. Natomiast w naszych ustach, jeżeli właśnie, nie wiem, czuję się alfą i omegą, bo zostałem proboszczem, albo gdzieś tam przyjąłem święcenia, to w tym sensie to ja zrealizowany w sposób nieprawdziwy, nieszczery jest nieszczęśliwe, jest puste. Tak samo jak mówimy o próżnej chwale, jeżeli ktoś jej szuka. Kościół nie mówi nie szukaj chwały, tylko uważaj na próżną chwałę. Zdobądź chwałę prawdziwą. I to jest to samo, myślę, że to jest dobry obraz tego naszego szkieletu. Jeżeli ksiądz chce mieć chwałę, chce być chwalony, no to musi dobrze działać jako kręgosłup. Ale jeżeli się pokaże sam, bez całego ciała, to się ludzie go przestraszą. To wtedy nie ma, no to jest chodzący szkielet, to nie jest coś, co będziemy oklaskiwać. Natomiast sprawnie działający kręgosłup, wszyscy mu podziękują, że to jest potrzebne. Więc w tym sensie to trzeba przepracować, że to poczucie każdego członka hierarchii, czy biskupa, czy księdza, że jestem spełniony, że jestem szczęśliwy, że to moje ja jest naprawdę ważne, będą mieli w całej prawdzie dopiero wtedy, kiedy właśnie się wycofają, kiedy będą żyli dla innych.